Ciekawe, jak to będzie wyglądało tym razem, czy faktycznie uda się zrealizować plan zesnowulowania gry i szybkiego jej zakończenia. No zobaczymy, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że ta gra będzie wyglądała nieco inaczej niż poprzednia. Poprzednia po pewnym czasie, dość, no niestety szybkim, okazała się grą jednej drużyny. No niestety się nie udało, chociaż teraz może być odpowiedź ciekawa, aczkolwiek zauważeni zawodnicy drużyny inżynierów przez przeciwników tam dobrze postawiony totem wizji w tym trybuszu, żeby nie dać się zaskoczyć, a pomysł inżynierów naprawdę dobry, bo tutaj Brandt wraz z Ashem mogliby no, pokusić się o tego pierwszego fraga. Tak jest. No i cóż, po prostu czekamy, nie będzie inwajdu. A szkoda, bo w sumie wydaje mi się, że z taką kompozycją postaci nawet mogliby zaryzykować tutaj inżynierzy lekką napaść. No, ja myślę, że na spokojnie raczej będą chcieli to rozegrać i dopiero właściwie w odpowiednim momencie dla nich, jak już uznają, że trzeba, to przejdą myślę do ataku. Chyba, że żniwiarze ich po prostu zaskoczą, co też jest możliwe. No i cóż, O, czekamy. ale jednak było to wejście, o którym mówiłem i już ponad połowa życia poszła. Całe Tak szczęście jest. Nami jest na posterunku, ale no to nadal jest. Nie wiem, czy myśmy się czasem nie rozjechali trochę. Mam minutę 50. A ja mam 1, 55, 2, 6. 3, 4. Czyli jestem 2 minuty, 2 sekundy do tyłu troszeczkę jakby. No, niestety chyba tak. U mnie jest 2,04 teraz. Tak, jak przypauzujesz za dosłownie 2 sekundy, to się z tą zrównam. Dobra, już moment. 8, 9, 10, 11, 12, Dobra, 13. już powinno być w miarę okej. Super. A w międzyczasie górne. O, Księgi się tak, i wiem biją. dlaczego. No. Musiałem chwilę odczekać, jakieś 30 sekund. Musiałaby mieć miejsce pauza i raz na drugiej 20 i po prostu momentami buforuje mi mecz jeszcze. A, okej. Okay. No, bo teraz zobaczmy, że na środku dobry flash. Flash za flash, co prawda, ale bardzo mało brakowało, żeby ten Ziggs nam się tutaj przewrócił. A teraz zobaczmy, jak Zach za chwilę straci życie. Dzień dobry. O, nie udało się smajtować. Bardzo niefortunna sytuacja, no i nie udało się zgarnąć tutaj pierwszej krwi, a wydawało się, że będzie to naprawdę dość proste. My będziemy musieli w czasie się Oj! zdesynchronizować, więc jakbyś mógł zapauzować, jeżeli to Poczekaj, możliwe. poczekaj, bo tutaj znowu jest akcja tym razem na dole. Bańka jeszcze rzucona, jeszcze tutaj było strzelanie. No i póki co na razie trochę spokoju, chociaż jeszcze, no jeszcze musisz się trochę wstrzymać, bo cały czas tutaj coś się dzieje, cały czas obijani są zawodnicy. No i jest w tym momencie na dolnej alejce pierwsza krew dla tego Branda. No i właśnie Brand, Flash, wuh, dziękujemy, dwa fragi w tym momencie dla parowoza Tomka. I miejmy nadzieję, że uda mi się tu zapauzować, już mam pauzę. A której minucie? 3,28. No to ja jeszcze 10 sekund muszę O doczekać. matko, tak ci Czekaj. się Tak, no rozjechało? niestety. Riot Games at its finest. Okej. Okej, mam 3:28. No dobra, to w tym momencie możemy odpalać. Uwaga, 3, 2, 1, start. Okej, teraz już powinniśmy oboje widzieć to samo. No tak, Taką mam słuchałem nadzieję. opowieści o tym, co dopiero się zdarzy i teraz zaczynam rozumieć ludzi, którzy naprawdę nienawidzą oglądać mecze, który już ktoś kiedyś widział albo gdzieś już wypuszczany. No, tak pewnie niektórzy się oczywiście czują, ale no zobaczmy, co tutaj będzie się dalej działo. No, parowóz Tomek wraz z Diablosem rozpoczęli, oczywiście otworzyli ten worek fragów, no ale właśnie, tutaj jest już Zak, który wskoczył po creepa tak naprawdę, bo Bad Wolf nie dał się zaskoczyć, chyba że teraz. Chociaż Zak póki co próbuje się zrykolować do bazy, no i raczej nic więcej chyba z tego nie uświadczymy. Chociaż mimo wszystko zobacz, że nadal czeka, jest troszeczkę niezdecydowany. Nie wiem, czy nie będzie to strata czasu dla niego, bo Bad Wolf nie chce wyjść zbyt daleko od tej swojej wieży. No była chyba próba, bo był Zak tutaj widziany, ale raczej nic więcej tutaj się już chyba nie wydarzy. No nie, No raczej i ciężko. No i widzimy, że Bad Wolfowi wcale to nie tak łatwo nie idzie, ale po części można się tego było spodziewać, biorąc pod uwagę, że liniuje na postać zasięgową, na Cassiopeię. Chociaż myślę, że po pierwszym powrocie, kiedy też kupi pierwszy jakiś większy przedmiot,
to będzie w stanie tutaj no, też nałożyć trochę presji na przeciwniku i no, w momencie, w którym Irelia skróci ten dystans i zacznie walczyć w zasięgu walki w zwarciu z przeciwnikiem takim, jakim jest Kasiopeia, no to ta będzie miała akurat... No będzie miała tutaj przewagę Irelia. Ta dolna alejka, tam bardzo mocno obity jest ten Jin. Także... No Baciuk nie miał generalnie łatwej tutaj drogi. Też teraz widzimy, że również Król Dominik pierwszy dostanie troszeczkę tutaj z damage'u, ale też nie za wiele. Ale zupełnie Wigur się nie przejmuje. O, teraz jest ładne wejście od Bedwolfa. Bedwolf próbuje troszeczkę tutaj przeatakować swojego przeciwnika. Chociaż obrażeń trochę brakuje. Tak, no na razie no, niestety nie da rady, chociaż teraz może być sroga odpowiedź, ale widzimy, o, dużo ładne minionów, zatrzymanie, tak, tak dużo minionów było, oj, nie udało się chyba ta akcja, chociaż pięknie. Teraz Bedwolf i tak ładnie tutaj zagrał i teraz widzimy, że atak na dolną aleję najprawdopodobniej się w ogóle nie powiedzie, bo to mogą być trzy fragi dla drużyny inżynierów, czy się uda? Oj, mało brakło, ale jest już na posterunku Yasuo, dzień dobry i Rzak rozpadnie nam się na kawałki. Będzie to frag tylko dla kogo? Dla Paragonatonka. No niefortunnie jest w momencie, w którym wykonujesz ganku i po akcji 3-2 cała trójka ginie. No, nie mają chłopaki tutaj z drużyny inżynierów żadnej litości nad przeciwnikiem. Parowóz Tomek w szczególności. 4-0 Brand. On po prostu powinien chyba iść teraz w jakieś większe obrażenia. Ja nie wiem, co on tutaj będzie kombinował. Support Ash. Ale... Diablos po prostu nie może wyjść z tego stereotypu supporta, do którego się przyzwyczaił grając całą pierwszy sezon na tej właśnie pozycji. No ciekawie się zapowiada. 6-0, także to już jest niezły wynik. Ponad 5000 przewagi. Niespełna 7 minut tego drugiego spotkania. No powiem szczerze, że żniwiarze, pora się obudzić, bo inaczej znowu będziemy najprawdopodobniej świadkami dość jednostronnego pojedynku, a nie chcielibyśmy tego na pewno. No i legenda parowozu Tomka powraca. Jego uśpieni fani się budzą ze snu zimowego, no i powoli zalewają nam czat i bardzo dobrze. Być może nawet udałoby się kiedyś z nim tutaj przeprowadzić kolejny ciekawy wywiad. Tymczasem górna alejka pod atakiem, parowóz Tomek nadchodzi, rzucany ultimate przez Irelię. Kasiopeia nie ma najmniejszych szans. Podchodzi, pozwalając się po prostu wyciąć tutaj w pień. No powiem szczerze, że teraz żniwiarze są w bardzo kiepskim położeniu, zwłaszcza, że jeszcze parowóz Tomek naprawdę nikomu nie odpuszcza, zabiera wszystkie fragi, to nie ma znaczenia. O, teraz był jeszcze arrow trafiona, w tym momencie jest ta nami, ale czy ona zdoła uciec? Raczej chyba nie, flash za flash, tam jeszcze parowóz Tomek próbował dosięgnąć tem NW, ale nie udała się ta sztuka. No i teraz między wieżami, póki co, okupacja... Górne alejki, będzie brany najprawdopodobniej blue buff, no i widzimy, że parowóz Tomek nadciąga, jest dobry bomber, no i do tego wszystkiego widzimy, że chyba żniwiarze będą chcieli nieco skontrować tą akcję, ale raczej się nie uda, bo parowóz Tomek zabija i ten flash, który zupełnie niepotrzebnie był w stronę sojuszników, bo dzięki temu udało się po prostu zabić, ujojojoj, tutaj jeden ultimate, za chwilę drugi, co się dzieje, no... Rozlatują nam się tutaj żniwiarze niestety. Tak, no niestety, ale w sensie ciężko mieć im to za złe, mam wrażenie, że oni po prostu nie są, oni fizycznie nie mają, nie potrafią, nie mają jak postawić oporu rywalom, po prostu są, przeciwnicy są zbyt dobrzy, oni nie są dwa kroki do przodu, oni nie są trzy, to tak jakbyś grał w szachy i przeciwnik, z którym grasz te szachy już od samego początku zna dokładną kombinację, jaką musi zostawić na szachownicy, żeby wygrać, bo wie dokładnie jaka będzie odpowiedź na każdy jego ruch. Jaka będzie twoja odpowiedź na każdy jego ruch. Także... No to po prostu jest straszne. No cóż, no zobaczmy chociaż teraz po raz kolejny parowóz Tomek. Bardzo agresywnie, ale dobrze wyminął... Rachelus tutaj te kilka skilli. Tipper jest on of a snake. No dobra, zobaczmy co się tutaj dalej będzie działo, bo jest bomba od Ziggsa, no i trzeba teraz będzie uciekać, bo będzie ta Kasiopeia próbowała atakować, tam jeszcze był volley. No i mało brakuje, żeby botlane drużyny inżynierów
nam się tutaj rozpadł, ale już jest Yasuo, on nadciąga, on nie odpuści takiej okazji, żeby pozbyć się Cassiopeii. No i do tego jeszcze będzie podążał za Ziggsem, będzie podążał w tym momencie jeszcze za Jhinem, no yeah. I właśnie Ziggs zostaje tutaj posiekany na kawałki, no co się dzieje? O mój Boże. To jest ten moment, w którym Yasuo też zaczyna robić cuda, kiedy walczy z maksymalnie dwoma, trzema przeciwnikami naraz. I mam wrażenie, że na całym tym tle plejady niekończących się modlitw i zabójstw Bedwon gra rolnikiem, w sensie jedyne co jest w stanie zrobić to farmić. To ewidentnie pokazuje, jak potężny był ten nerw tej roli. Myślę, że jest lekko przesadzony, bo tutaj ewidentnie widać, jak w zespole, który prowadzi, w zespole, w którym Irelia spokojnie może wyprowadzić się na wprowadzenie, ona i tak nie jest w stanie tak naprawdę robić zbyt wiele, nawet w pojedynkę, jeden na jednego. No ciekawe, co z tą Irelią ewentualnie zostanie może zrobione, może poprawione, no bo faktycznie cały czas, no Bad Wolf, no jakby nie traci tempa, ale zaraz zobaczmy, bo tutaj przyszła mumia, no i tam jeden frag dla parowozatomka. Ładnie! Zakończcie zawodników inżynierów, duży błąd tego zawodnika, mieć rzucony, udoskonały flash w celu uniknięcia pillarów, ale to nie wystarczy. No i ta Irelia, która niestety nie była w stanie nic zdziałać, co prawda nad wiosoby, ale jest tutaj Ziggs. Zobaczmy, czy parowóz Tomek ucieknie, czy uda Kotka się ominąć i myszka bomby. Się bawią, czy to będzie stun, dokładnie tak, ale bombki. Ale mało brakuje. Zginie, król Dominik się wypalił. Oj, spalony. Gdzie był sędzia w tej sytuacji, proszę państwa? Nie odgwizdał spalonego, no to ewidentnie. Masz szczęście, że nie wziąłem ze sobą do świąt z Opola mojego gwizdka ratownika wodnego, bo w tym momencie bym zagwizdał, ale to by wszyscy żałowali, chyba włącznie ze mną. No chyba to tak. To jest strasznie głośny gwizdek akurat. No, patrząc po tym, co się dzieje na Summoners Rift'cie, to gwizdek na pewno by się przydał, chociaż teraz widzimy, że najprawdopodobniej Zack nie przeżyje tego, chociaż no bardzo mało brakuje. A jednak udało się. Gdyby nie ta wybuchowa roślinka, to raczej moglibyśmy uznać Zaka za martwego. A tak to jeszcze żyje, jeszcze ma się w miarę dobrze. Generalnie to tutaj, wiesz, spalonym tutaj przede wszystkim to chyba było, trzeba było odgwizdać faul na drużynie żniwiarzy, bo to co robią inżynierzy, to jest nielegalne. No inżynierzy, teraz chyba będzie wejście na górną alejkę, tutaj już trzech zawodników na górze, dwóch na środku. Windwall ustawiony, także nie można za bardzo strzelać. O, ten bandaż niemal zahaczył o rywala, ale zabrakło dosłownie kilku pikseli. W międzyczasie tylko alejka pod natarciem ze strony Diablosa oraz Bad Wolfa. No i teraz jest piękne wejście, Jhin generalnie bez szans, zupełnie nie był w stanie tutaj nic zrobić, nawet ruszyć palcem. Też teraz widzimy, że Irelia obijana bardzo mocno przez tą Cassiopeię. No musi się cofać Bad Wolf, no nie może sobie za bardzo na nic pozwolić. To jest bardzo nieciekawa sytuacja do tej Irelii, zwłaszcza że, jak mówiłeś, no drużyna wygrywa. Oleś tam posiekali tutaj tego Zaka, gracze drużyny inżynierów, no oni robią naprawdę co chcą. Zagratowany teleportem. Zagratowany, tak jest. Ale inżynierzy nie zwalniają tempa, oni biorą swoje i biorą to co chcą i gdzie chcą tak naprawdę. To prawda. No i ta wieża kolejna opadnie. Smog jeden już jest dawno na ich korzyść przyjęty, to jest Cloud Drake, jakże cenny obecnie. A Mumu czuje się w lesie rywala jak we własnym, także jakby Zag jest sprowadzony chyba do 1/4 mapy, jak nie mniej. Krąb oczywiście też zostanie zabrany. Trzeba się będzie wycofać. No i pytanie, czy znowu zobaczymy Rift Heralda w bazie przeciwników? Czy raczej myślę, teraz tak. Bez Heralda sobie spróbują tutaj inżynierzy poradzić? Znaczy myślę, że Herald będzie bardzo dobrym pomysłem, bo jakby mierząc się na postaci pokroju Ziggsa czy Cassiopeii, no jednak chcesz mieć jakąś taki taran bojowy, prawda? Miniony dosyć szybko giną od obrażeń obszarowych zadawanych przez te postaci. No zobaczymy, co tutaj wymyślą, chociaż teraz jest Nami, która no raczej nie ma szans. Diablos pokaże klasę, chociaż teraz do tego widzimy, jeszcze nie, tam był red buff, który nie odpuściłby za żadne skarby. No i ten Rift Herald, czy on będzie zrobiony? Czy raczej to będzie po prostu push środkiem?
Go Aram. Go Aram. No można i tak spróbować, aczkolwiek widzimy, że inżynierzy... Ej, powiedziałem go tego... Irelia? Aha. Jest Irelia. Działa, działa. Słuchajcie się, co mówię, inżynierzy. Mogę być waszym trenerem. Nie, no nie mogłbym być waszym trenerem. Jestem ciekawy, kto jest w ogóle szatkolerem w zespole inżynierów. Trzeba by było się dopytać. Znaczy, mam wrażenie, że już pytaliśmy to paru bustomek. W międzyczasie ginie Cassiopeia, otwiera się kurtyna Letora, czy nie wystarczy Andrzej Duda przeniesiony pod wieżę! I razem z Wolfem oddają życie, tam odchodzi Frank Brand, doskonały ultimate, który zadaje ogromną ilość obrażeń. Baciuk natomiast cały czas strzela z rewolweru, kolejna mega inferna bomb. Będzie zadawał ogromne obrażenie, doskonały kiting ze strony parowozu Tomka. Jest Windwolf zostawiony, ale to może nie wystarczyć, nadchodzi Zach, który ginie po chwili. Ale ten granat tańczący dobije tego zawodnika. Kolejne zabójstwo dla Yasuo, shutdown na Ginie, kolejny tornado, double kill dla midlanera zespołu czerwonego. Ależ tutaj chaos. Chaotyczna naprawdę walka na tym dole, ale aczkolwiek ci nie wierzę, pokazali tutaj mimo wszystko dobre zgranie, właśnie przede wszystkim wciągnięciem dwóch graczy drużyny przeciwnej pod wieżę, no i tam rozstrzelaniem ich, no ale teraz już niestety na to jest stanowczo za późno. Przeciwnicy są naprawdę bardzo mocni, bardzo dużo obrażeń potrafią już zadawać. Uuu, ten arrow nietrafiony. To więcej, teraz... aż do pana, tutaj przez Gina, The Deep Loris zatrzymują w miejscu na dość długo, aby móc zabezpieczyć to zabójstwo. No, inżynierzy tak troszeczkę... To jest też trochę mniej rozważnie podchodzą do tej gry niż do meczu poprzedniego. Paradoksalnie on będzie trwał chyba dłużej niż starcie poprzednie. No, zobaczmy, bo tutaj Zix jest zaatakowany, no i teraz niepotrzebne chyba było wejście tego Yasuo i zakończy się oczywiście jego śmiercią. No, za bardzo pozwalają sobie na takie indywidualne akcje gracze drużyny inżynierów. Co prawda jeszcze ich to aż tak dużo nie kosztuje, ale z każdym kolejnym fragiem dla przeciwników może być naprawdę bardzo niebezpiecznie. Plot twist, żniwiarze wygrają. Stop ten anime plot twist, tak? O, jest ulti od Branda zagrane, zobaczmy jakie tam są zadawane obrażenia. No i tam spalił się zarówno Zix, jak i nami. Kurtyna nie dosięgnęła tego Amumu. Niesamowite rzeczy się tu dzieją. O i proszę bardzo, dzień dobry. Znaleźliśmy kolejną ofiarę. To prawda, Diablos zginie, ale tam już parowóz Tomek, on już czeka. I dzień dobry, po raz kolejny parowóz Tomek melduje się na posterunku. Zach, przepraszam, spalony. Najwięcej zabójstw w zespole inżynierów ma support. Nieprawda, to jest Brand, on nie gra supportem, to jest mag. Okej. Jak będzie. To nie jest support, 15-2-4, gdzie ty? To czyli AD Carry Yasuo i support Diablos znowu na arce tym razem, okej. Okay. No. Musimy poprzestawiajmy ikonki może. Możemy przestawić... O, tak zrobimy. Żeby było jasne, kto gdzie gra. Tak jest. Także mamy już no po 18 minucie troszeczkę, 26-9, także tutaj masakra kompletna. 14 tysięcy przewagi, Yasuo próbuje wejść tutaj do środka, no udało się. Jeszcze do tego świetny Windwall zagrany, no i tam będzie jeszcze wejście chyba na tego Gina, bo już podąża właśnie w tym momencie Brand, już podąża Amumu. On generalnie, no, na początek chciał chyba olać tą Cassiopeia, ale widzimy, że raczej tak się nie stanie. No, tych obrażeń całkiem sporo. Cassiopeia plus Zig zrobią całkiem sporo. No i Cassiopeia z zabójstwem, co więcej Zag nie łapie nikogo swoją super zdolność. Co więcej rozpadnie się na bloby, które szybko zostaną dobite, podrzucone z Ziggs, ale nie wykorzystane tutaj las przez Yasuo, który jest niedostępny. No i cóż, kolejna ofiara na korzyść zespołu inżynierów, którzy teraz podejmą walkę o wieżę, rzucone bardzo niefortunnie, wydaje mi się, ult od Zixa. Także no, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało dalej. No, Rift Herald został uwolniony, także będzie ta wieża najprawdopodobniej zniszczona, za chwilę się okaże. No, mało braknie, ale jednak gracze drużyny inżynierów cały czas są blisko tej drugiej wieży, aczkolwiek Bedwolf właśnie, on tam już drapie tą wieżę na środku, no i Yasuo po raz kolejny wpada rozwścieczony, ale tym razem dobra odpowiedź od drużyny przeciwnej, ale widzimy, że Diablos jest tutaj nakręcony, kurtyna w międzyczasie odpalona, trafiona ta
Irelka, ale teraz widzimy, że również dobre uniki. Pięknie. O, Bedwolf, jak on to ograł! Jak on to ograł, świetna dyspozycja. Już tłumaczę, tego zawodnika. Oprócz doskonałych sidestepów, bardzo kluczowe było odpalenie włóczy i tej bariery, która na tym poziomie rozgrywki na 12 levelu u Ireli powinien blokować, patrzę, tak jest, 50% obrażeń. Zmniejszył obrażenia od tego pocisku 50%, dzięki temu, tylko i wyłącznie dzięki temu przeżył, moim zdaniem, a potem po prostu wyminął pozostałe zdolności i ataki ze strony przeciwnika. To było bardzo piękne. Agresywnie parowóz Tomek, on będzie chciał oczywiście jeszcze kogoś tutaj upolować. Ma najwięcej fragów z całej drużyny. Diablos, dolna alejka będzie przez niego puszowana. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, chociaż widzimy, że została ta Asha złapana w bańkę, ale to chyba nie pomoże. Diablos! Diablos! Nie wykajtuje, za mało miał życia, ale w międzyczasie Memek zabija rywala. Amumu zapłakał ponownie. Kompletny chaos tutaj. Nie ma żadnego ładu i składu, ale w tym chaosie drużyna inżynierów. Jest reguła. Znaczy... Tak jest, drużyna inżynierów wygrywa i wygrywa zasłużenie. Tam jeszcze Redemption był rzucony. Po raz kolejny parowóz Tomek, no i wypali nam się do końca tenże Zak. 17 frag na koncie tego Branda. Co on robi, panie i panowie? Chociaż teraz najprawdopodobniej zniknie. O, mało brakowało. You can't kill Brand. Czemu Brand nie kupił jeszcze Medjajki? Bo nie był w bazie? A, w sumie racja. Chociaż widzimy, że nie potrzebuje tutaj Medjajki, on nie potrzebuje już chyba nic, chociaż teraz jeszcze zostanie wyłapany Bedwolf. Dobra, jeżeli Bedwolf w takim meczu fiduje Irelion, to znaczy, że ta postać naprawdę jest. Coś z nią jest nie tak. To nie jest to, że ja nie umiem grać w LoL, to mnie trochę pocieszyło. No, inhibitor jest zniszczony, jest zniszczona wieża na górze. Tu jeszcze nie udało się Ziggsowi uciec. Totalna miazga, 50 fragów, niespełna 22 minuty. Chaos i zniszczenie i pożoga i Armagedon i jeszcze różne inne tam nieszczęścia i kataklizmy, które dopadły Summoner Siri w tej drugiej grze, w tym drugim spotkaniu, gdzie inżynierzy nie dają żadnych szans swojemu rewelu, chociaż teraz była świetna bańka zagrana. Parowóz Tomek jest boski. Boski parowóz Tomek, no w sumie nie ma się co dziwić, zobaczmy co ten parowóz Tomek nam tutaj dzisiaj wyprawia, chociaż no niestety skończyła mu się mana, no i kurtyna, może teraz. Rosyjska ruletka, kto zginie? Może nikt, może ktoś. W międzyczasie pada ostatnia wieża Nexusowa i to już będzie tylko formalność. Zobaczymy, co zrobią zawodnicy inżynierów. Czy chcą skończyć mecz, czy być może parowóz Tomek upada. No, ale to chyba nie zmieni wyniku tego spotkania. No niestety tutaj już nic raczej nie mogło zmienić wyniku tego spotkania. Zasłużenie inżynierzy wygrywają z żniwiarzami 2-0. No i to oczywiście dzięki...